Plechty domowe, krasnoludki w siemianach. Czyta Beata Joanna Siniuto. W prastarych lasach otaczających gromadę siemiany znajdują się liczne jeziorka. Nad ich brzegami wznoszą się pagórki, a między nimi widać głębokie ciemne jamy. Kiedyś podobno mieszkały w tych kryjówkach karzełki. Maleńkie ludki, życzliwe i pomocne ludziom w niedoli. A było to tak. Bardzo dawno temu w owych lasach żyły liczne gromady wilków. Drapieżniki były bardzo dzikie i zuchwałe. Latem rabowały bydło pasące się na polanach, zimą wpadały po łup nawet do wsi. Pewnej nocy styczniowej podkopały się w jednej zagrodzie do chlewa i porwały stamtąd maciorę i 8 prosiąt. A uczyniły to bardzo cicho, tak że gospodarz nie usłyszał zdławionego skomlenia urwisza napadniętego przez drapieżców. Pies nie zdołał nawet głośno zaszczekać. Rano znaleziono przy budzie ogryziony szkielet. Chłopi bardzo się bali czworonożnych rabusiów. Kobiety i dzieci nawet letnią porą nie miały odwagi chodzić do lasu na jagody i grzyby. Nikt już nie chciał być pasterzem gromadzkim. Dlatego bydło, stojąc w oborach, ryczało z głodu i nie dawało ani kropelki mleka. W tym właśnie czasie zgłosił się u sołtysa jakiś nieznajomy człowiek z prośbą o przyjęcie go do pracy. Powiedział, że nazywa się Gustaw, że służył poprzednio na majątku w Słobitach, ale podczas ostatnich żniw przewrócił się na niego wielki naładowany wóz jadący do stodoły. I Gustaw ciężko chorował przez całą zimę. Na wiosnę wyrzucono go z mieszkania. Teraz szuka pracy. Ponieważ dowiedział się, że w Siemianach nie mają gromadzkiego pasterza, przyszedł tutaj. Sołtys spoglądał uważnie na opowiadającego, na jego bladą twarz, na zapadnięte policzki, pokiwał głową. Obawiam się, że nie dasz sobie rady. Co zrobisz, jak wilki napadną stado? O, wystarczy mi siły, by je odegnać, zapewnił gorąco Gustaw. Omówili z sołtysem warunki i Gustaw pozostał we wsi. Już następnego ranka nowy pasterz wypędzał stado gromadzkie na polanę leśną. W drodze wiodącej na pastwisko przyłączyła się do trzody jakaś osobliwa krowa. Sierść miała gładką i białą jak śnieg. Koniec ogona i racice lśniąco czarne. Oczy zwierzęcia płonęły jak dwa węgle drzewne, a rogi błyszczały jak szczere złoto. Gustaw początkowo sądził, że ta nadzwyczajna krowa musi być własnością któregoś z gospodarzy i choć zdziwiony nieco, pognał ją razem z resztą stada na pastwisko. Przez cały dzień troskliwie opiekował się bydłem, gotów w każdej chwili bronić je przed okrutnym rabusiem. Przez cały dzień jednak nie tylko nie było widać wilka, lecz nawet nie słychać było jego wycia. Krowy pasły się spokojnie. Kiedy o zmierzchu Gustaw prowadził stado z powrotem do wioski, zauważył, że po drodze owa osobliwa krowa nagle znikła. To samo powtarzało się rano i wieczorem przez kilka następnych dni. Gustaw nie zapytał się jednak nikogo o to dziwne zwierzę i z uśmiechem patrzał na białą sierść i lśniące rogi. Chłopi byli zadowoleni, że bydło spokojnie wracało do zagród syte i dawało wielkie ilości dobrego, tłustego mleka. Kobiety i dzieci nabrały odwagi i wybiegały do lasu, wracając z dzbanami pełnymi jagód i koszami grzybów. Sołtysowi dziwne wydało się, że wilki nie napadają na bydło ani na ludzi. Kiedyś wieczorem zaprosił pasterza na pogawędkę. — No i co, Gustawie? — zaczął. — Jak idzie robota? — Dobrze — odpowiedział pasterz. — W
Wilków nie widać, krowy mają spokój i mogą się najeść, ile chcą. A trawa soczysta, bujna rozrosła się. Od tak dawna nie pędziliście przecie stada na łąki. I nic nie zauważyłeś osobliwego? Nie. Pasterz zawahał się. Tylko co rano przyłącza się do naszego stada krowa, cała biała, która nie wraca wieczorem do wioski. Widać dobrze zna drogę do obory i trafia sama. A właściciel tej krowy musi dbać o nią bardzo, bo co rano przychodzi czysta jak żadna inna. Słysząc to, sołtys pomyślał chwilę i nagle ożywił się. Gustawie, to jest na pewno krowa onych karzełków, co mieszkają w pagórkach nad brzegami naszych jezior leśnych. Cięgo! Zdziwił się pasterz. Nie śniło mi się nawet, że mógłbym opiekować się krową krasnoludków. Tak, to jest krowa karzełków, ciągnął sołtys. Teraz rozumiem, dlaczego wilki dają nam spokój. Najbardziej zuchwały i głodny nie ośmieli się napaść na krowę krasnoludków. A one, karzełki, pomagają nam i tobie za twoją odwagę, dobrą wolę i uczciwą pracę. Może dostaniesz od nich jeszcze inną nagrodę, bo pilnujesz przecież ich krowy tak samo jak naszych. Tak się też stało. Od następnego dnia Gustaw codziennie w południe znajdował pod drzewem, gdzie zwykł siedzieć, srebrny grosz polski. Chciał podziękować krasnoludkom, no i ujrzeć te cudaczne stworzonka, ale daremnie wypatrywał. Nigdy nie dojrzał żadnego karzełka. Pieniądze składał i oszczędzał na zimę. Pracy nie miał ciężkiej, dobrze mu było. A wilki jak niepyszne uciekły na zawsze z okolicznych lasów. Klechty domowe, jak powstała wyspa Lalka na Jeziorze Łańskim. Czyta Beata Joanna Sieniuto. Chata była drewniana i stała tak blisko jeziora, że spienione wichrem wody obryzgiwały spróchniały próg i pochyłe ściany. Od tego częstego mycia zapewne wyglądała, jakby była z ciemnoszarego, miękkiego aksamitu. W pogodne dni rozsłonecznione wody rzucały garściami złote cekiny na małe okna chaty lub zapalały o zachodzie w szybach cudowne pochodnie. Zaraz za chatą wznosiło się z przeciwnej strony strome wzgórze, porosłe gęsto paprocią, liliowymi dzwonkami i karłowatą sośniną przetykaną jałowcem. Ludzie niechętnie przychodzili koło tego wzgórza, mówiąc, że tam nocami straszy. Byli nawet tacy, co widzieli różne dziwaczne postacie. A to białego konia bez głowy, a to czarnego psa, któremu buchał ogień z paszczęki, lub też olbrzymiego ptaka, co to latał bezszelestnie nad wzgórzem i wydawał krzyk podobny do głosu ludzkiego. Podobno kiedyś, bardzo dawno temu, mieszkał w chacie przybrzeżnej młody rybak z matką staruszką. O niej to różnie gadano w wiosce, dlatego bali się jej ludzie i nawet żegnali się trwożnie, gdy w ciemności mijali zagrodę. Za to rybaka poważano, bo był pracowity i usłużny, chociaż także trochę dziwak. Na ogół nazywano go dumaczem, bo z ludźmi to on gadać nie potrafił. Za to rozmawiał ze zwierzętami, ptakami, a nawet rybami, choć wiadomo, że ryby głosu nie mają. Tylko zimą, gdy mróz malował na szybach różne kwiaty i liście, śnieżna nawałnica szalała na dworze i lód pękał z hukiem na jeziorach. Siedział rybak z matką przy świetle lampki naftowej, wiązał sieci i rozmawiał, jakby chciał osłodzić długie milczenie w lecie. A matka jeno kiwała głową i szeptała po cichu. Oj, głupi ten mój Wojtuś, od głupi. Rada by widziała, gdyby jej syn do chaty sprowadził synową.
Już dawno potrzeba było młodszych rąk do pracy. Palce staruszki drżały i nie mogły wyciągnąć równej nitki przy przędzeniu, a sieci często się urwały, więc nowa przędza była potrzebna. A i tkać trzeba było szmaciaki, obrusy na stół, narzuty na łóżko. Ale Wojtek ani myślał o małżeństwie. Dziewczyny to ino stroje mają w głowie i uciechy. W chacie pożytku nie będzie, twierdził. Nie wszystkie one takie, nie wszystkie, zaprzeczała matka. Od Baśka, od sąsiadów, stateczna dziewczyna, gospodarna i niebiedna. Patrzy ona za tobą, Wojtuś, patrzy, a ty nic nie widzisz, ino twoje ryby i wodę. Ciągle coś dumasz i dumasz. Matuleczko moja, mówił kiedyś Wojtek, gdybyś ty wiedziała, jaka woda jest piękna, gdy o poranku pożycza od nieba tęczowych kolorów, a mgły gładzą powiewnymi całunami jej powierzchnię, że lśni jak to lustro, co to widziałem w domu kupca w mieście, gdy zawiozłem kosz ryb. Nieraz też woda lekko falując opowiada baśnie i dziwy o życiu w jej głębi, że ino słuchać, a słuchać. Ach, jakie to piękne, matko! Dodał z westchnieniem pełnym podziwu i lubości. Co tam za życie w tej wodzie? Ryby to i wszystko! Odpowiedziała matka pół z politowaniem, pół z pogardą w głosie. Ale syn, nie zważając na te słowa, snuł dalej głośno swe myśli. Każda ryba jest inna. Odmienne ma przywary i zwyczaje. Węgorz wśliźnie się tam, gdzie insza ryba nie dotrze. Jest przebiegły i łasy na groch. Szczupak to największy zbój i żarłok nie lada. Czyha on na mniejsze rybki, które zjada łapczywie. Leniwy zaś i powolny jest lin, dlatego jest tłusty. Ościsty leszcz im większy, tym jest smaczniejszy. Ale robi spustoszenie pośród małych ryb, dlatego się go boją i uciekają przed nim. Okoń ino nastroszy koralowe płetwy i pyszni się, że posiada prążki na sukni. Karaś lubi muł i błoto, chociaż posiada pozłociste łuski. Wstydliwe płotki zaś i ulejki chowają się w trzcinę i pod liście grzybni, gdzie zwinnie tańczą jak panienki. Myślałbyś ty lepiej o ludziach, a nie źle o rybach, mamrotała zgorszona matka. O Baśce. Dajcie spokój, matka. Czyż nam nie dobrze razem w chacie? Oburzył się Wojtek. Przeszła zima. Wiosną Wojtek całymi dniami, a nawet i nocami siedział na wodzie. Czasem ułowił mało ryb, a nieraz nocnego połowu prawie żadnych nie przyniósł. Za to twarz miał tak rozpromienioną, jakby go na wodzie spotkało najprawdziwsze szczęście. Ciebie pewnie ktoś oczarował, czy co? Wybuchnęła kiedyś matka ze złością, widząc puste kosze i sieci. Żebyś mi czasem nie przyprowadził jakiejś ladacznicy wodnej do chaty! Krzyczała zezielona na dobre. Ponoć są takie pół ryby, pół człowieka, dodała prawie szeptem. Nie mówcie o tych rzeczach, matko, nie mówcie, szeptał Wojtek trwożnie. Wieczorem tego dnia wybrał się jak zwykle na jezioro. Słońce już dawno zanurzyło twarz w przeciwległym brzegu i zgasło. Zorza wyróżowiła brzegi, nie docierając do środka jeziora, gdzie ciemnogranatowe wody wyglądały jak olbrzymie oko, pełne tajemnic i czaru. Leciutko pobrzękiwały trzciny, wśród których słychać było gwar nurków, kurek i dzikich kaczek. Wojtka coś ciągnęło w kierunku niedużej wyspy, która porosła leszczyną, olchami i twardą trawą, zieleniła się prawie po środku jeziora. O tej wyspie gadano wszędzie, że jest zaczarowana
i trzeba ją omijać zwłaszcza o północy. A już broń Boże nie płynąć koło niej w noc świętojańską, bo w ten czas urzekną człowieka czary, z których już się nie wyleczy. Starzy rybacy opowiadali, że na wyspie widzieli tańczące dziewczęta, a w jesienne noce pochodnie wędrujące, których żaden wicher ani ulewa nie były w stanie zgasić. Dobiwszy do brzegu, Wojtek usiadł w łodzi. Nagle ni stąd, ni z owąd zjawiła się obok niego przecudnej urody dziewczyna. Suknię miała śnieżną, powiewną jak mgła, lica marmurowo-białe, a ramiona jakby utoczone z alabastru. Bose stopy zdawały się tak delikatne, jakby nigdy nie dotykały ziemi. Najpiękniejsze zaś były jej oczy, modre jak toń jeziora o świcie, a głębokie i tajemnicze. Na mokrych włosach królował wianek z wodnych lilii. Rybak przeżegnał się raz i drugi, ale widziadło nie zginęło. Przeciwnie, dziewczyna zaśmiała się dźwięcznie, ukazując zęby lśniące jak srebrne łuski u klejki. Przypatrzywszy się, rybakowi rzekła: głos ludzki z twojej chaty wołał dziś na mnie. Był to jednakże głos zły i nieprzyjazny, a przecież nie ma niewinniejszych istot nad te, które mieszkają w kryształowych pałacach wód. Gorzej byłoby, gdyby na mnie zawołał głos miłości, bo jemu się nic nie oprze w świecie. To najpotężniejsza siła, przed którą klękają nawet aniołowie. Rybak tylko kiwnął głową, niezdolny przemówić słowa. Zapatrzył się w błękitne źrenice dziewczyny i nie mógł od nich oczu oderwać. Ale jak nagle się zjawiła, tak i nagle znikła. Wojtek westchnął głęboko, przetarł ręką po czole i potem już nie wiedział, czy mu się to śniło, czy też rzeczywiście widział piękną wodnicę. Nazajutrz nie mógł się doczekać wieczora. Chodził to tu, to tam, rozpoczynał jedną robotę i mał się drugiej, aż matka zgorszona i zła rzekła: Wojtek, co ci to? Nic tylko kto cię oczarował, że chodzisz jak Marek po piekle. Ale kto? Kto? Wojtek nawet nie spojrzał na matkę i nic nie odpowiedział. Ledwie zaszło słońce, znów wypłynął na wodę prosto do wyspy. I tym razem nieznajoma zjawiła się nagle w łodzi. Poprosiła, aby wypłynął na jezioro. Białymi dłońmi gładziła wodę, przelewała z jednej ręki w drugą, jak płynne srebro, i nuciła jakąś nieznaną piosenkę bez słów. Melodia była tak słodka i czarodziejsko piękna, aż rybki powytykały główki i otwarły zdumione pyszczki, słuchając cudownego śpiewu. Odtąd ten śpiew brzmiał rybakowi zawsze w uszach, nawet we śnie. Codziennie wypływał do wyspy i codziennie spotykał cudowną dziewczynę. Nie rozmawiali ze sobą wiele. Raczej patrzyli sobie w oczy coraz przyjaźniej, coraz serdeczniej. Aż pewnej nocy nieznajoma, splatając wianek z kwiatów lilii wodnej, rzekła cichutko: noce coraz krótsze i piękniejsze. Niedługo na szklannym zegarze gwiazd wybije noc najkrótsza w roku, noc czarów i dziwów. Dla mnie ta noc jest najniebezpieczniejsza, bo gdyby ktoś kochający przywiózł mnie na ląd, zanim północ nastanie, musiałabym tam zostać na zawsze. Z błękitnych oczu popłynęły po jej twarzy łzy i upadły na dno łodzi, lśniąc jak perły. Gdy przypłynął rybak do brzegu i schylił się po ryby, zobaczył te perły. Pozbierał je i zaniósł matce. Aż w ręce plasnęła na ich widok, ale Wojtek, mimo nalegań, próśb i gróźb, milczał jak zaklęty i nie zdradził, skąd je ma. Gdy się wybierał w noc świętojańską na jezioro, matka pokryjomu włożyła mu do łodzi
cztery czterolistne koniczyny szepcząc jakieś zaklęcia. Bo wiadomo, 4 × 4 = 16, a to czarowna liczba. Na wyspie tejże nocy zobaczył rybak tańczące wodnice, ale najpiękniejsza była ta podobna do lilii wodnej, którą dawno nazwał swoją lilią. Podszedł do niej i ująwszy za rękę sprowadził do łodzi. Skoro usiadła, jak szalony zaczął wiosłować do brzegu. Zjeżyły się naprzeciw fale jak rozszalałe rumaki. Już miała wybić północ, gdy o sekundę wcześniej schwycił rybak dziewczynę w pół i wyniósł na brzeg. W okamgnieniu uciszyło się jezioro. Powierzchnia wód zalśniła jak wypolerowana tafla opalowa. Rybak przyprowadził lilię do chaty. Matka spojrzała niechętnie na przyszłą synową. Nie przywitała jej nawet, tylko coś gderała i mamrotała, zła i niezadowolona. Od tego dnia stał się Wojtek jak odmieniony. Gwizdał i śpiewał przy robocie, był rozmowny i wesoły. Na jeziorze nie bawił długo. Łowił ryby o świcie i rychło wracał do żony, z którą mimo gderań matki wziął ślub w rybackiej kaplicy ze zwisającą od pułapu łodzią oświetloną świecami. Jednakże matka wciąż była niezadowolona i przygadywała Lili. Młoda kobieta zaś nic nie mówiła, ino płakała, a łzy, które spadały na ziemię, od razu zmieniały się w perły o takim blasku, jakiego jeszcze nikt nie widział. Matka z tych pereł zrobiła sobie długi sznur i w niedzielę zakładała na szyję, budząc zazdrość u sąsiadek, które w życiu nie znały innych korali prócz jarzębinowych. Pewnego dnia przybył do wioski kupiec po ryby i wszedł do chaty akurat w tej chwili, gdy staruszka nawlekała długi sznur pereł na lśniącą nitkę. Kupiec od razu poznał się na perłach. Sprzedajcie mi, matko, te paciorki, mówił. Nie są one, co prawda, wiele warte, ale podobają mi się. Zapłacę wam złotem. Potargowali się jeszcze chwilę, wreszcie kupiec wziął perły, a kobiecie dał za nie garść brzęczącego złota. Złoto do cna ją oczarowało. Zaczęła tak dokuczać synowej, że ta coraz częściej płakała, a staruszka ino zbierała perły i śmiała się bezzębnymi ustami. Coraz częściej przyjeżdżał kupiec po perły. Coraz więcej przybywało w malowanej rybackiej skrzyni złota, a staruszka stawała się coraz bardziej skąpa i wyniosła. Nie poratowała biednego, z góry spoglądała na sąsiadki, nie pogwarzyła z nikim. Tylko przegarniała złoto i liczyła drżącymi od chciwości palcami. Wystawiła sobie potem nowy dom z głęboką piwnicą, gdzie przechowywała złoto i strzegła go dniem i nocą. Wojtek z Lilią pozostali w starej drewnianej chacie. Młoda kobieta już nie płakała, ale śmiała się coraz częściej, tuląc do łona córeczkę, czarnowłosą, modrooką lalkę. Raz, gdy noc była wieczna i ciemna, lał deszcz jak zwykle w jesieni, do okna chaty rybaka zapukał ktoś raz, drugi i trzeci. To matka puka, rzekł rybak do żony. Wstał i wyszedł z izby. Zastał matkę ciężko chorą. Dobrze, żeś przyszedł, przywitała go. Cierpię okropnie, wewnątrz pali mnie ogień, o jak pali, jęczała. Tylko Lilia mogłaby mnie uratować. W jaki sposób, matko? Widzisz, synu, na wyspie rośnie cudowne ziele. Trzeba je zerwać nocą i bez słowa powrócić. Gdzie to ziele rośnie, wie twoja żona. Powiedz jej, niech mi tego ziela przywiezie. Idź prędzej, idź już, bo znów pali mnie ogień bólu. Rybak, wróciwszy do chaty, opowiedział żonie o chorobie matki
i o tym, że prosi, by jej przyniosła ziele z wyspy. Lilia nic nie odpowiedziała, tylko dziwnie spojrzała na rybaka. Ten zbladł jak płótno, bo przypomniał sobie, że kiedyś mu mówiła, że nie wolno jej wrócić na wyspę. Musiałaby tam zostać na zawsze i odpokutować za to, że ją opuściła dla człowieka. Matka tymczasem wzywała synową, prosząc o ratunek. Tylko to ziele może mnie uzdrowić. Tylko to ziele rosnące na wyspie. Idź i przynieś mi tego ziela, a będę zdrowa. Dam ci za to wszystko złoto, które posiadam. Idź, Lileczko, przynieś matce ziela, poprosił nieśmiało Wojtek. Następnej nocy wypłynęli na jezioro. Lilia wyskoczyła zgrabnie z łodzi i pobiegła w głąb wyspy, szukając ziela. Świeciły jej maleńkimi latarkami robaczki świętojańskie. Narwała cały pęk i przybiegła do łodzi, dając rybakowi znak, by jak najprędzej płynął do brzegu. Ledwie odbili od wyspy, gdy zerwała się okropna burza. Chmury przelewały się po niebie jak olbrzymie smoki, ziejące ogniem błyskawic, które przebiegały po wzburzonych falach niby ogniste węże. Woda rycząc przeraźliwie jeżyła złowrogie grzywy, które rzucały się rozszalałe to tu, to tam, gnane wichurą. Na brzegach trzaskały drzewa, tu i ówdzie, rażone piorunem, płonęły jak olbrzymie pochodnie. Rybak wiosłował, ile tylko miał sił. Pot spływał mu kroplami z czoła. Już byli blisko brzegu, gdy niewidzialne ręce rzuciły łódkę z powrotem na falę. Roztańczona kręciła się jakiś czas w miejscu. Mocował się rybak z wichrem i falami, ale już było za późno. Na zegarze gwiazd wybiła godzina 12. Lilia zsunęła się do wody i nagle zniknęła. Piorun uderzył jednocześnie w chatę matki rybaka. Spłonęła, zanim ludzie mogli ugasić płomienie. Wojtek stał na brzegu, przywoływał Lilię, aby wróciła, prosił, błagał najczulszymi słowy. Ale zobaczył tylko białą mewę, która od tego dnia krążyła wokoło wyspy, wołając ciągle: pójdź, pójdź, pójdź. Gdy lalka, siedząc na brzegu jeziora, usłyszała głos mewy, jak urzeczona rzuciła się do wody. Długie jej włosy uczepiły się grzybni, zielska i tataraku. Ciało jej się wydłużyło i nagle powstała na tym miejscu wyspa. Ludzie nazwali tę wyspę Lalką. Po wielu, wielu latach przybyło w okolice Łańska dwóch rybaków. Byli to bracia borkowscy. Oczarowani pięknem wyspy i okolicy, postanowili pobudować sobie chaty. Wzięli z Łańska żony i pozostali na wyspie. Tak powstała wioska, która nazywa się także Lalka. A wkoło wyspy Lalka krążą dwie białe mewy co nockę i krzykliwym głosem wołają: pójdź, pójdź, pójdź. Stary rybak, siedząc na ławie przed chatą, opowiada drżącymi usty: gdyby granatowa jaskółka przyniosła w dziobku czarownego ziela, który rosł ongiś na wyspie, i spuściła je mewą, zamieniłyby się one znowu w ludzi, w prześliczną lilię i jej piękną córkę Lalkę. Klechty domowe, kamień z ostrudy. Czyta Beata Joanna Siniuto. I zacznę tak swą opowieść, i skończę tak, jak mi kiedyś w młodości opowiadano. Pod ostrudą leży wieś, od dawna zwana Worninami. Rycerz krzyżacki stał się jej panem, a hulaka to był wielki.
Wszyscy go zwali Dytrysiem. Opasły był wysoki, zaros czarny, płas czarnym krzyżem, miecz przy boku. A co w sercu nosił ten pan możny? Codziennie przyjeżdżał na koniu do Ostródy, do swej ulubionej gospody. Szynkarz kłaniał mu się nisko. Sam konia odprowadzał do stajni i miał zawsze pilne staranie, by obsłużyć gościa. Dytryś butnie wchodził do oberży. W obszernej izbie pod ścianami ławy stały i wąskie stoły. Zaraz pojawiały się dziewczęta, niosąc misy z jadłem. Gospodarz podawał ciężki srebrny dzban i kubek takiż napełniony winem sprowadzanym z nadrenu. A nalawszy do pełna kłaniał się nisko. Kiedy raz po skończonym obiedzie siedział sobie Dytryś rozweselony na ławie, drzwi gospody otwarły się i kilku mężczyzn stanęło przed nim, pokłoniwszy się głęboko. Byli to burmistrz i rejcowie. Pierwszy przemówił burmistrz, a słowa jego tłumaczył Dytrysiowi sekretarz. Możny panie i dobrodzieju, miasto nasze rośnie i wkrótce być może dorówna Lubawie. No to pięknie, przerwał szyderczo rycerz. Że miasto Ostróda rośnie, mój majątek też rośnie. Burmistrz nieco speszony ciągnął dalej. Niewątpliwie, wielmożny panie, jest rzeczą wszystkim znaną, że dobra wasze są najbogatsze w okolicy. To też przybyliśmy tu z prośbą do waszego miłościwego serca. Rycerz skinął łaskawie dłonią. Dobrodzieju, mówił śmielej burmistrz. Od czasu, jak handel i rękodzielnictwo coraz bardziej się rozwijają ku ogólnemu naszemu pożytkowi, widzimy, że lud naszego miasteczka cierpi bardzo, a raczej dusi się w ciasnocie murów naszych. Trzeba nam przestrzeni, byśmy mogli dalej pracować. Lud cierpi w ciasnocie, powiadacie? Zdziwił się krzyżacki rycerz. Co tam lód? Lód jak trawa. Gdy ją bydło stratuje, jeszcze zieleńszą się staje i silniej odrasta. A cóż nam liczyć się z tą czernią, dziką, półpogańską, wiecznie biedną? Rajcowie spuścili głowy. Tylko burmistrz próbował jeszcze przekonać dumnego rycerza. Litościwy panie, postanowiliśmy na ogólnym zgromadzeniu prosić was, dziedzica, o odstąpienie części ziemi leżącej za murami i ślimakiem. Zapłacimy dobrze. Nie dokończył, bo rycerz porwał się z miejsca, aż wino wylało się z dzbana ciemnym strumieniem. Precz mnie stąd! Wrzasnął. Natychmiast! Dziadowskie syny! Łby wam obcinać i rynek nimi wybrukować każę! Precz mi z oczu! Burmistrz i rajcowie w smutku opuścili gospodę. Słuchajcie, panowie, zaproponował burmistrz. Przyjdziemy do niego jeszcze raz, nim zdąży opróżnić dzban wina. Jakoś do gustu przypadła wszystkim ta propozycja i postanowili przy najbliższej okazji powtórzyć swą prośbę. A z gospody długo jeszcze słychać było śmiechy rubaszne. Ha, 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 ha! Ziemi im się zachciewa, dziadowskie syny! Ha, 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 ha! A wychyliwszy drugi dzban do dna, Dytrych dodał. Duście się, tchórze nieroby! Co to mnie obchodzi? Upłynęło kilka dni i znów, kiedy raz przybył rycerz do gospody, ledwo zasiadł do stołu, zjawili się przed nim rajcy i powtórzyli swą propozycję. Dytryś zamyślił się, myślał długo i milczał. A nuż tym razem nie da nam wcale odpowiedzi,
– szepnął niespokojnie jeden z rajców. Wreszcie rycerz rzekł donośnie – Zgoda! Na mojej granicy pod miastem leży wielki kamień. Widzieliście go? – Tak, panie – odrzekli chórem. – A więc – ciągnął rycerz – jeżeli znajdzie się ktoś u Ostrudy, kto ten kamień udźwignie i przeniesie na inne miejsce, podaruję wam tyle ziemi, ile potrafi taki siłacz dla was zdobyć. Jak daleko od miasta kamień złoży, tam wyznaczy nową granicę. Daję wam na to czas, dodał po chwili ciszy, aż do świętego Michała. Zrozumieliście mnie? Burmistrz odpowiedział powoli. Zrozumieliśmy. I nie czekając, skinął na sekretarza, by umowę co żywo spisywał, bo już karczmarz wnosił znowu pełen dzban wina. Rycerz podpisem swym zgodę przypieczętował, rajcy skłonili się i wyszli. A Dietrich pił i cieszył się, że zakpił sobie z ludu ostruckiego. Kowal Grabosz stał pochylony nad kowadłem i mocno trzymał w dłoni rozpalone żelazo, kując zawzięcie. Na progu siedziała kowalicha z dzieckiem na ręku. Dzieci kowalowie mieli 13, roboty więc zawsze było dość dla obojga, a czasu zawsze za mało. Dwaj starsi chłopcy kręcili się wprawdzie cały dzień po kuźni, ale daleko im jeszcze było do siły i wprawy ojca. Toteż poważali go i szanowali jak rzadko. Była właśnie pora obiadowa. Cień słupa stojącego przed kuźnią, niby wielki palec, wysmukły, ostro zakończony, a równy, wskazywał na drzwi domu mieszkalnego, jakby przypominał ludziom tego obejścia o obiedzie, który im się słusznie za czas dotąd przepracowany należał. Grabosz przerwał robotę, gdy na niewielkim podwórzu zjawił się burmistrz z rajcami. Boże, pomagaj! Pozdrowili kowala, zdejmując czapki. Bóg zapłać! Odrzekł z uszanowaniem Grabosz. Przyszliśmy tu do was w pewnej sprawie, zaczął uroczyście burmistrz. Potrzeba nam waszej pomocy. I opowiedział mu całą historię. Słuchajcie, Grabosz, zakończył burmistrz. Z was chłop mocny, jak mało kto znany na okolicę. A może byście spróbowali udźwignąć ten głaz? Może dałoby się go przenieść choć kawałek drogi? Bo ja wiem, mruknął niepewnie kowal. Trzeba spróbować. Mamy z tym czas do świętego Michała, wyjaśnił burmistrz. Ano popróbujcie, odżywiajcie się dobrze, jedźcie co tylko chcecie, my za to zapłacimy. Nic was to kosztować nie będzie. Najlepsza dla mnie to grochówka z wołowiną, mości dzieju. Wiecie, panowie, jak mi moja kobieta grochówki nagotuje, to czuję się wtedy pełen sił, zdrów i wesół. W brzuchu pełno i w sercu raźno. Niczego mi wtedy nie brak. Miodem zapiję, wiecie, naszym lipcowym. Oj, żeby ten groszek na kamieniu się rodził. Burmistrz ujął kowala pod rękę i poszli wszyscy do ślimaka oglądać kamień. Ogromny głaz leżał na skraju drogi. Ruszyć go nawet nie było można. To powiadacie, panowie, że do świętego Michała? Upewniał się kowal zakłopotany. Tak, Graboszu. Czasu przecież dużo, na pewno dacie radę. Zanim żniwa będą i święta Anna, a potem za miesiąc święty Bartłomiej i jeszcze jeden miesiąc. Nabierzecie sił, co dzień podźwigacie trochę ciężarów, to i wprawy nabierzecie. No, zgoda, odpowiedział kowal. Wieść o tej decyzji rozeszła się szybko po całym miasteczku. Jedni ufali, że Grabosz podoła, inni kiwali tylko głowami. Jak świat światem, nikt tego kamienia jeszcze nie podniósł. Kowal tymczasem zabrał ze sobą syna
i pewnego dnia o brzasku podkopali łopatami kamień dookoła, aż poruszyli wielki głaz. I tak co dnia chodził grabarz do ślimaka, próbując swych sił. Wkrótce zauważył, że idzie mu coraz lepiej. Zanim żniwa będą i święta Anna, a potem za miesiąc święty Bartłomiej i jeszcze jeden miesiąc. Nabierzecie sił, co dzień podźwigacie trochę ciężarów, to i wprawy nabierzecie. No zgoda, odpowiedział kowal. Wieść o tej decyzji rozeszła się szybko po całym miasteczku. Jedni ufali, że grabosz podoła. Inni kiwali tylko głowami. Jak świat światem, nikt kamienia tego nie podniósł. Kowal tymczasem zabrał ze sobą syna i pewnego dnia o brzasku podkopali łopatami kamień dookoła, aż poruszyli wielki głaz. I tak co dnia przychodził grabosz do ślimaka, próbując swych sił. Wkrótce zauważył, że idzie mu coraz lepiej. Kilka tygodni trwały te zapasy i wreszcie którejś nocy zbudził syna i razem udali się na miejsce. Księżyc świecił, niby najpiękniejsza latarnia na ostrudzkim gwieździstym niebie. Grabosz pochylił się i objął kamień. Z trudem podniósł go w górę. Udało się. Czuł się na siłach podnieść go. Uradowany wrócił o świcie do domu. Nadszedł w końcu wielki dzień dla ostrudy. Wszyscy podążyli przed bramę, by oglądać niezwykłe widowisko. Zebrał się wielki tłum. Kowal stał nad kamieniem, opodal kilku innych silnych, rosłych mężczyzn i burmistrz z rajcami. Wszyscy oczekiwali przybycia Dytrysia, by był świadkiem wielkiego wydarzenia. Na drodze do Wronin dał się słyszeć tętet kopyt końskich, tuman kurzu wzbijał się w górę, rycerz przyjechał. Burmistrz przemówił kilka słów do zgromadzonego ludu, a zwróciwszy się do kowala rzekł: zaczynaj w imię Boże! Kilku mężczyzn, przyciągnąwszy pod kamieniem łańcuchy, złożyło olbrzymi głaz na barki kowala. Grabosz pod tym ciężarem schylił się nieco. Potem postawił pierwszy krok. Tłum zafalował. Wzniósł się szmer zdumienia. Ktoś krzyknął, ktoś śmiać się zaczął. Jedynie rycerz na koniu siedział posępny i milczący. Kowal stąpał powoli, bardzo powoli, lecz pewnie i śmiało posuwał się naprzód. Zdawał sobie sprawę, że od niego zależy przyszłość Ostrudy. Tłum postępował za nim w wyczekującym milczeniu. Ależ to siłacz! Szeptano tu i ówdzie z podziwem. A kowal nie ustawał. Chociaż pot spływał mu obficie z czoła, żyły nabrzmiałe na skroniach, a przez zaciśnięte usta dobywał się szybki, urywany oddech. Dźwigał powoli swój ciężar coraz dalej i dalej od miasta. Tuż obok jechał rycerz na koniu. Nie dowierzał własnym oczom. Uroczyste milczenie tłumu zdało mu się nagle groźbą i ostrzeżeniem. Krew w nim zakipiała. Chwycił miecz i z całych sił uderzył w łańcuch podtrzymujący kamień na barkach kowala. Tłum cofnął się w przerażeniu. Cios był silny. Grabosz stracił równowagę i upadł. Ogromny głaz przygniótł go do ziemi. Ludzie rzucili się na pomoc daremnie. Nim przesunęli głaz, kowal skonał. Do dziś jeszcze leży w polu ten kamień, na którym odcisk łańcucha został, niemy świadek dokonanej tu przed wiekami zbrodni i ofiary dzielnego kowala.